Marek Piekarczyk, TSA, pierwszy nasz gość i będziemy rozmawiali o bardzo ciekawej krainie geograficznej w północnej Azji. Wchodzi ona w skład Rosji. Syberię zamieszkuje około 31 milionów ludzi, z tego 6% to ludność tubylcza. Tak jak mówiłem, Marek Piekarczyk jest naszym gościem, witamy na piątym oku podróżnika. No to zacznijmy od temperatur. Teraz to pewnie już tam ciepło jest, ale 40-50 na minusie to taka norma. Znaczy, ja byłem w lutym, nie, marzec. Założyło się dwóch filmowców, że czy po prostu zgodzę się jechać, kręcić film i teledysk na Syberię, jak już jest koniec naszej pięknej zimy. I kiedy wszyscy już mają dosyć, ja się zgodziłem, jeszcze im znalazłem sponsorów. Polecieliśmy samolotem do Irkucka, samochodem wynajętym przez Syberię i po jeziorze Bajkał po lodzie jeździliśmy, tam nie ma innego sposobu, na wyspę Olchon. To jest bardzo ważna wyprawa. To jest wyprawa, która chyba zmieniła moje życie. Minus 20 to było tak fajnie, to znaczy tak jak dzisiaj, nie? A minus 30 to już się zaczyna niebezpiecznie. O godzinie 18 zachodziło słońce. Najczystsze niebo w Europie, a chyba na świecie, najmniej opadów. Na ich szczęście oczywiście. I nagle temperatura spada straszliwie. Bajkał zaczyna strzelać jak pole bitwy, normalnie jakbyś był na froncie. Lód zaczyna się rozszerzać i robią się takie spiętrzenia, albo wystrzeliwują w górę takie bryły lodu, albo się rozstępuje i tam widzę taki parachodek, taki jak u nas busy, nie? Z nosami przyklejonymi do szyby i on szuka przejazdu między tymi, bo już za późno, spóźnił się i wszyscy stoją na brzegu i modlą się, żeby znalazł ten wyjazd stamtąd, nie? No takie klimaty niesamowite. Ale jak ty jako Europejczyk, który nie jest przyzwyczajony do takich temperatur, poradziłeś sobie właśnie na Syberii? Jak wyglądały wasze stroje na przykład? W co ubieraliście się, żeby dać sobie radę w takich ogromnych mrozach? Powiem ci, że tak, no ja nie jestem Europejczykiem, jestem człowiekiem świata. Wszędzie. Mieszkałem w paru miejscach i tak jakoś, no dobrze, no mam kulturę europejską. Ale o co chodzi? Nienawidzę zimna, ale przed tym wyjazdem do Syberii, koledzy tam jacyś napaleni na teledysk, na konkretny temat, w Opolu postanowili, że nakręcą mi teledysk. W życiu tak nie zmarzłem, jak na tym teledysku, gdzie było strasznie zimno, a na Syberii jakoś tak ani razu nie zmarzłem. Nie wiem dlaczego. Znaczy przygotowałem się, wiadomo, kupiłem różne rzeczy. I muszę powiedzieć, że najcieplej, jedyną rzecz, którą musiałem kupić na miejscu, to były buty. Ponieważ ktoś mnie namówił na emu, te australijskie, i nogi mi cały czas marzły, a jak wypierniczyłem się na lodzie, bo tam lód nie jest taki, jak sobie ludzie wyobrażają, tylko takie malutkie pochyły i zaraz lecisz, nie? Bokieć rozwaliłem, poszedłem do sklepu, 1500 rubli, podkute buty z gumy i walonek w środku. Tak? I wtedy dopiero mogłem biegać po lodzie. I nie zmarzłem, ale reszta to kupiłem w Polsce i to są naprawdę dobre rzeczy. Jak żyją ludzie? Co robią na co dzień na Syberii? Proszę jeszcze raz. Jak żyją ludzie tam? Co robią na co dzień? Wiesz co, jak wracaliśmy stamtąd, to powiedziałem do moich kolegów, słuchajcie, dwóch ludzi było, słuchajcie, tutaj powstała cywilizacja. Ja jestem tego pewien. Cywilizacja, która stworzyła społeczeństwo, nie jednostki jakieś tam wydumane, ponieważ na Syberii, jak nie masz przyjaciół i rodziny, nie żyjesz z innymi w zgodzie, to zginiesz. Po prostu jest tam ciężko, małe domki, nie ma zbyt wielu rzeczy do spalenia i żeby się ogrzać. Teraz mają dobrze, bo mają układ z rządem rosyjskim, mają prąd za darmo, bo mają tam elektrownię atomową w Irkucku. To mają takie prawo, że mogą grzać prądem, więc sobie trochę szastają tą energią. Ale co śmieszne, za chwilę wzięliśmy gazetę i przeczytaliśmy, że pierwszy człowiek został odkryty na Syberii. Tak akurat z biegiem okoliczności. Na Syberii nie można być wrogiem, nie może być podziałów. Wszyscy są równi w tej sytuacji, kiedy zapada zmierzch i nie masz się gdzie schować. Każdy cię zaprosi do domu. Do każdego zapukasz, wpuści cię i nakarmi, napoi. To jest po prostu konieczne. Nie wolno, bo dzisiaj ty, jutro on.
A gdzie nocowaliście? Był taki hotel jakby, nie? Z jedzeniem. No takie domki drewniane, kibel z taki z trocinami. Fajnie było. I nie było wody w ogóle. Na tym teledysku i filmie mam cały czas tłuste włosy, prawie. Ale była za to sauna, czy bania. Ale boję się, ponieważ moje serce nie wytrzymuje, ale pięknie pachnie, bo witki wierzbowe są cudowne. Kradłem wodę czasem stamtąd. No dobrze, to porozmawiajmy teraz o jedzeniu, bo wspomniałeś o tym, że trzeba mieć co tam jeść. Jak sobie radziłeś jako wegetarianin na Syberii? Można było coś niemięsnego tam dostać? Wiesz, mięso to tam pasie się na pastwiskach, które ja nie wiem, co te byczki skubią. Idą 12 kilometrów i patrzę, taki brązowy śnieg i one coś skubią. Podszedłem, patrzę, tam nic nie ma. A one znajdują coś tam, taką kawałek takiej słomy, a potem powolnym ruchem, jak żółwie, żeby nie zamarznąć i nie stracić energii, idą do domu 12 kilometrów. I stoją przed domem, nie mają obór. I tam strasznie przygnębiający widok. Takie góry nawozu. Mięso tam jest eksportowane. Tam ludzie jedzą przede wszystkim ryby, ja nie jem jakoś, nie potrafię. Są tam specjalne gatunki ryb, ale nikt nie zdziwił się, że ja nie chcę jeść ryb ani mięsa. Wprost przeciwnie, byłem mile widziany. I zawsze było dobre jedzenie dla mnie. I tam naprawdę dużo fajnych rzeczy. Te dziewczyny takie, one są burjaki. Gotowały różne bardzo fajne rzeczy, z warzywami, nawet kasze jakieś dziwne. Fajne, cały czas byłem dobrze odżywiony i zadowolony. No dobrze, to porozmawiajmy o tym wegetarianizmie w ogóle, bo tak jak mówiłem na początku, tydzień wegetarianizmu kończy się. Przez cały tydzień w Warszawie i w całej Polsce odbywały się różne spotkania, imprezy, wydarzenia właśnie związane z wegetarianizmem. Nie nosisz butów ze skóry? Znaczy mam jedną parę, ale to kupiłem już dawno. Wiecie, strasznie w Polsce jest. Tu nie można kupić dobrych butów, które nie są z prawdziwej skóry, tylko ze sztucznej, ale w Nowym Jorku widziałem takie sklepy i są. I muszę tam pojechać na zakupy. To są drogie buty, ale one naprawdę nie zawierają ani miligrama niczego, co jest związane z zabijaniem zwierząt. Ale to są wysokiej jakości rzeczy. U nas tego nie ma. Nie wiem, coś Polacy mają jakiś przesąd na ten temat. Kurtek mam chyba z 15, który kiedyś tam dawno temu dostałem albo kupiłem i wiszą w szafie. Czekam na jakąś aukcję, żeby je wystawić dla dzieci niepełnosprawnych za jakąś kasę straszną. Oczywiście nie dla siebie. Ale staram się, nie jestem weganinem, ale staram się nie nosić skóry w ogóle. Bo tak jakoś nie mogę. No. Najfajniejsze, co widziałeś na Syberii? Niebo nad Bajkałem w nocy. Odważyłem się o 2 w nocy iść, żeby nagrać skrzypienie śniegu i pękanie lodu do muzyki, którą chciałem zrobić do tego filmu. Ta melodia, takie piękne dźwięki w lodzie, tam w środku, to jest lód metr albo nawet więcej grubości, przezroczysty do samego dołu i widać tylko takie żyłki. I słuchaj, taki on cały czas śpiewa, ten lód, ja to chciałem nagrać. Wiecie o tym, że psy nie szczekają na obcych na Syberii? Jest to jakoś wytłumaczone? Tak, ja to wytłumaczyłem sobie. Ponieważ obcy mówi, chodź tu chłopczyku, o, jaki piesek fajny, zaraz coś znajdę. Już się nauczyłem, nosiłem po kieszeniach chleb, tam nieważne, one wszystko zjedzą, bo nie mają co jeść. A swój to mówi, poszło, wódź, sobaka i kopie, nie? To oni szczekają na swoich. A jak pojawi się cudzoziemiec, ja nie wiem, skąd one to wiedzą, zaraz. Jedziesz 60 km samochodem, pustkowie straszliwe, przerażające. Wychodzimy, trzech mężczyzn podjęło desperacką decyzję wysikać się. Wiatr wieje, minus 32. I co? Wyskakuje z rowu 2 psy, merdające, stające tak. Nie wiem skąd, zawsze przylatują. To jest taka dziwna cecha. Obcy jest dobry, a swój wróg. Najdziwniejsza rzecz? Olchon to jest taka wyspa, tam się pije wódę i spirytus. Nawet ja pił, nienawidzę, ale piłem spirytus z takim minus 30, jak olej gęsty, z takim siwirakiem, który po 12 dniach wędrówki ze saniami tak
z kolegą w milczeniu, inżynier z Irkuckiej elektrowni, odreagowywał. Jak zobaczył nas, Poliaki, dawaj, popijom, u mnie jeszcze spiryt jest. I tam srebrne kieliszki, żadne tam szklane, plastikowa butelka i na sankach, wiesz, na lodzie. To są takie zdjęcia nawet, jak klęczę i piję ten olej spirytusowy. Ale dlaczego oni piją? Dlatego, że ta wyspa, i tam każda skała jest święta. Każda skała jest święta, ponieważ wyspa jest z gliny. I bajka jest tak. Wyspa i zaraz brzeg Waikao, to jest 2 km w dół. Nie ma takiego, że idziesz za jeziorem, nie, tam zanurzysz się. Nie, to jest 2 km w dół. I teraz tak, po pierwsze, oni boją się, że pewnego dnia, jak Atlantyda, przyjdzie ulewa. Dlatego mówiłem kiedyś, na szczęście nie pada zbyt często. I ta wyspa się przewróci. Po prostu oni wszyscy znikną w otchłani straszliwej. A druga rzecz. 2 tygodnie na wiosnę, ichniejszą, i 2 tygodnie na jesień, połączoną na granicy zimy, oni są odcięci od wszechświata. Ponieważ tam jest jedyny łącznik, to jest prom. Jak już pierwsze lody się pojawiają, nie da się przejechać samochodem, a prom już jest unieruchomiony. I oni chleją w ogóle. Zapasy wódzki mają, już tam jedyna ich radość przetrwać, aż zamarznie, nie? A potem mają to samo na wiosnę, czekają, aż to wszystko spęka naprawdę, tak? I taki sposób, że będzie można dotrzeć do lądu. Tak, mają lekkiego stracha przez całe życie. Oni mi to powiedzieli, że tak jest u nich. To teraz praktyczne informacje. Potrzebujemy wizę? Trzeba wizę. Ale ja się nie cieszę, bo Rosjanie też muszą mieć wizę. Ile pieniędzy trzeba na taką wyprawę zabrać? O, wiesz, no powiem ci, tam w Rosji jest niby tanio, ale też drogo. Z każdego bankomatu wyjmiesz pieniądze, tam nawet te takie maszyny, gdzie jest taka butla z wodą, to są no, cyfrowe te, cyferblaty dotykowe, nie wiem, ich porąbało, wszędzie jest elektronika. Stacje benzynowe co 50 km, wszystkie piwa świata. Siedzi blondyna, wiadomo jakich rozmiarów, i 3 strażników za nią z karabinami maszynowymi. Jak nie jesteś czujny, to bardzo szybko wydasz dużo pieniędzy. Na przykład w restauracji podają cenę ryby, tam moi koledzy chcieli zjeść jakąś rybę, a to była cena za 10 gram. Jak koleś przyniósł taką rybę na stół, która kosztowała 2000 rubli, to się chłopaki załamali. Nie warto jeść w takim razie ryb. Trzeba uważać, po prostu trzeba uważać. Rosjanie to fajni ludzie, ale lubią pieniądze bardziej niż inni. A czym płacimy? Rublami? Rublami. Kupujesz, bierzesz z bankomatu sobie normalnie ruble i przelicznik jest taki sam, jakbyś kupił w Polsce. Nie potrzeba tego robić. Dziękuję bardzo za spotkanie, Marek. Dziękuję Piekarczyk. Bardzo. Podziękowanie dla ciebie za wzięcie udziału w jubileuszowym piątym Oku Podróżnika i jeszcze płyta Skokami ku Wolności. To jest płyta z festiwalu Nie Zabijaj, który z Vivą robiliśmy kilka lat temu. Dziękuję. To był jeden z jedynych chyba tak dużych wegetariańskich festiwali, na którym nie było mięsa. Przyjeżdżało 40 zespołów, 5,5 tysiąca ludzi i wszyscy w pozytywnej energii bawili się właśnie wegetariańsko. No właśnie. Mam nadzieję, miłość. Najważniejsza jest miłość. Właśnie. Mam nadzieję, że spodoba ci się muzyka zespołu reggae. Dziękuję jeszcze raz bardzo za spotkanie. Dziękuję. I za znaleziony czas. Marek Piekarczyk, wielkie brawa. Życzę wam zdrowia. Na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć jedno zdanie. Nie ma w żadnej dziedzinie naszego życia nie ma tak wielu przesądów, jak w dziedzinie jedzenia. Te przesądy narastały i kłamstwa przez wiele lat. Nie wolno się poddawać. Dla wegetarian najważniejszy jest sposób wyrażania się o tym, w jaki sposób patrzą na to, że są takimi akurat, a nie innymi ludźmi. I nie można używać słów, które używają ludzie patrzący na wegetarian albo na wegan jak na sektę religijną. Czyli nie można mówić, jak zastąpić mięso. Błagam, nie mówcie nigdy tego. Zamiast, nie, to jest niepotrzebne. Mówmy to zawsze, to nie jest potrzebne do niczego, ani do zdrowia, ani do rozwoju. Mój synek jest obrońcą zwierząt, nie ma jeszcze 4 lat. Nie dał pani wcisnąć sobie kurczaczka, sami doniósł o tym.
nawet wegetariańskie parówki sojowe go nie nęcą, bo mówi, ja tam podejrzewam zabite zwierzątka, bo to tak wygląda. Także nie ma żartów z nim. I chciałbym, żeby wszyscy tak myśleli, jak mój malutki synek, który jest bardzo mądry. Dziękujemy bardzo, Marku, za spotkanie. Dziękuję.